Dzień dobry. Zrobimy dzisiaj czytanie. Zrobimy również przedłużone czytanie. Nie wiem skąd ta energia, ale zaraz się dowiem. Zrobię czytanie przedłużone do tego czytania, więc jeżeli będziecie zainteresowani przedłużonym czytaniem, czyli zgłębieniem wszystkich informacji, które są tutaj w głównym czytaniu, zapraszam do opisu tego filmu, gdzie znajdziesz mój adres mailowy. W adresie mailowym znajdziesz informacje, w jaki sposób uzyskać przedłużone czytanie. Okej. Znów mamy burzę. To jest tak jakby kontynuacja energii burzy, ale tym razem spadła... I tym razem nie widzę tego jako sprawiedliwość, bo zawsze czytam tą kartę jako sprawiedliwość, ale tym razem czytam ją dosłownie, to znaczy ostrze. Nie, dosłownie jak nóż. Nóż, który spadł, to jest tak jakby... Spadła jakaś agresja, w sensie nóż w kierunku ciebie. A to, co zostało, to burza. Mówimy o przeszłości, bo mamy 2-2, czyli mamy taniec ducha, czyli mamy jakąś... niejasność. Mamy jakąś niejasność, nieczystość. To jest jakby bycie w chmurze. Nie we mgle, nie w burzy, tylko w chmurze. Wejść w... To jest tak jakby na przykład, tak jakbyście byli wysoko w górach i dlatego jesteście w chmurze. Dwa, dwa. 6-6. A, okej. Okay. Czyli jesteście tego świadomi, tak? Czyli jesteście świadomi braku miłości, o której mówię, która była może skierowana przeciwko wam, może była częścią waszej energii, którą kierowaliście przeciwko komuś. W każdym razie ta energia spadła. To znaczy nie jest już waszą częścią. Jednak burza pozostała. Słyszę. To jest tak, jakbyś mówił, jednak coś pozostało, tak jakby smród po sytuacji jednak został. Albo ktoś chce ci udowodnić, że twój tyłek śmierdzi. Albo, że ktoś chce ci udowodnić, że ty śmierdzisz. Albo ktoś chce ci udowodnić, że no to było tam i tam, ale jednak ona i on, to oni, to wiesz, w dalszym ciągu, nie? Nie wiem. O, znów coś spadło. Okej. Okay. Wisielec. Dwanaście, prawda? Sześć, sześć, dwa, dwa. Dwa razy sześć to jest 12. I mamy tego wisielca. Okej, to jest tak jakby chciałabym zrobić tutaj jakieś równanie matematyczne lekcji karmicznej i chcę zrobić redukcję. Nastąpiła redukcja. Albo na przykład w gotowaniu mówi się, że się redukuje sos. Na przykład, żeby zredukować sos, wyparowuje się woda. I ta para to jest coś, w czym jesteście. To jest tak jakby chmura w związku z redukcją. To jest tak jakby stać nad patelnią, garnkiem, redukować sos i być w tej chmurze wody, która odparowuje.
być w zawieszeniu, czyli być w oczekiwaniu na zmianę perspektywy tego, co się wydarza, procesu, który robisz. Mówisz, redukuję. To znaczy odcinasz, nawet nie odcinasz, ale redukujesz jakiś element braku miłości, braku akceptacji poprzez rozdzielenie sosu od oleju i od wody. Okej. Ten moment jest ci potrzebny na to, żeby wybrać. To nie jest... Mam wrażenie, że jesteście zatrzymani po to, żebyście wybrali słusznie, a nie wybrali na zasadzie pośpiechu, bo nawet nie jesteście świadomi, że jesteście właśnie w sklepie, w którym wybieracie doświadczenie swoje, w którym będziecie dosłownie w małżeństwie. To znaczy będziecie... To jest tak, jakbyście nie byli świadomi tego, że wybieracie swój nowy kontrakt karmiczny i energie po prostu was zatrzymują w miejscu z tego względu, że redukujecie systemy wartości, które nie będą częścią waszego nowego systemu karmicznego, nowego cyklu karmicznego. I to, co chce się wydarzyć, to twoja... A mamy... Okej. Czyli jednak jest ta sprawiedliwość. Mówiłam, że ta sprawiedliwość... tą kartę czytam jako sprawiedliwość. Jednak sprawiedliwość się pojawiła, bo tym razem czytam to jako nóż, który spadł. Czyli wersję cienia, wersję ciemną sprawiedliwości, czyli ta, która trzyma nóż, czyli ten miecz, który odcina. Jednak ciemna wersja tego zdarzenia jest agresją, czyli brakiem akceptacji siebie albo innych. Mamy kochanków i mamy cesarzową. To jest tak, jakby... Redukcja. 11, 6 do 3. Wybierasz jakąś triangulację, czyli wybierasz jakiś trójkąt, który będzie prowadził cię do kwadratu. Czyli wybierasz... wybierasz jakiś trójkąt pozycji, w której będziesz. To znaczy, jeżeli to będzie twoja podstawa, to będzie trójkąt. Jeżeli to będzie podstawa, to będzie trójkąt. Jeżeli to będzie podstawa, to będzie trójkąt. Więc wybieracie teraz, co będzie, w którym miejscu jesteś. Czy jesteś w podstawie, czy jesteś jakby na szczycie tego trójkąta, który ma być twoim wyborem albo raczej sposobem integracji twojej nowej linii czasu, twojego nowego kontraktu karmicznego. Dlatego jesteś w procesie redukowania systemów wartości, które są oparte na ataku, które są oparte na braku akceptacji siebie. To jest coś, co widzisz, ale z drugiej strony nie widzisz w pełni tego procesu. Mam wrażenie, że nie widzisz tego, że jesteś w momencie wyboru. To, co widzisz, to, że odcinasz od siebie albo odpada od ciebie ten element autoagresji albo samo okaleczenia w sensie sabotażu albo
agresji kierowanej w kierunku twoim. O, no tak właśnie. No i mamy pod spodem tego demona, tak? Przeszłości. To jest tak jakby... Rozumiesz, dlaczego twoi przeszli partnerzy, partnerki? Byli częścią twojej autoagresji, twojego własnego sabotażu. I to jest to, co odcinasz od siebie. To jesteś, czyli odcinasz od siebie brak stabilności, tak? Brak stabilizacji. Ale... No i mamy te 2-2 jako 4, czyli 2-2 w pozycji odwróconej. To jest tak, jakby wychodzisz ze starego domu, w którym była agresja. To jest to, co widzisz. To, czego nie widzisz, jest to, że wybierasz wartość twojej nowej lekcji karmicznej. I mówisz, że jeżeli zredukujesz agresję, to burza może zostać. Dlaczego? Dlatego, że burza to jest 5 i 6, a to jest 11, czyli redukujesz to do dwóch filarów, w których jesteś stabilna, stabilny. To znaczy stoisz na swoich dwóch nogach. A nie na jednej, tak jak było do tej pory. Wychodzisz z domu agresywnego, wychodzisz z domu walczącego. Czyli tego, który walczy o przetrwanie. Wychodzisz z domu, w którym nie było spełnienia emocjonalnego, gdzie nie było szansy na spełnienie emocjonalne i jednocześnie odrzucasz bycie początkującym i jakby przyjmujesz na siebie albo przyjmiesz na siebie ten cykl, w którym byliście cały czas, który mówił, że to ty jesteś tym, który ma odejść. Okej? Ale tym razem efekt jest taki, że robisz to z poziomu kogoś bardziej dojrzałego, dzięki czemu widzisz, że wychodzisz, że to nie jesteś ty, który traci, to nie jesteś ty, która traci, tylko jesteś o krok dalej, to znaczy widzisz, że wychodząc z tego, wychodzisz z pewnego rodzaju depresji, z pewnego rodzaju smutku, z pewnego rodzaju... pewnego rodzaju żałoby, bo do tej pory zatrzymywaliście się na tym etapie. Okej, wychodzę, bo to ja jestem ta, która jest winna, ten, który jest winny temu, że byłam w tym domu, który był bez miłości. Teraz idziesz o krok dalej z tego względu, że odcinasz od siebie, redukujesz agresję i w związku z tym, jeżeli redukujesz agresję, redukujesz również smutek. Nawet nie, że redukujesz, ale zmieniasz perspektywę na temat tego, co wystarczy, żeby było smacznie. To jest coś, co do tej pory było niemożliwe do odwrócenia. W
sensie to koło do tej pory nie mogło być odwrócone, nie dało się tego odwrócić. I mamy tego demona, prawda? Czyli jesteście już o krok dalej, bo mamy ten brak stabilizacji, o której mówiłam, z której wychodzicie. I do tej pory obijaliście się o tego demona, który mówił, to ty jesteś winna, to ty masz odejść. I wy robiliście, no tak, to ja jestem winna, to jest moja wina, że x, y, z i tak dalej, więc to wy byliście jakby tymi, którzy odchodzili z tego względu, że w dalszym ciągu nie akceptowaliście siebie. W momencie, w którym agresja auto wasza odpada, automatycznie akceptujecie się w tej sytuacji, w której jesteście. Dlatego też idziecie o krok dalej, ponieważ macie ten miecz prawdy, który spadł, który jest nagle, przekształca się z noża, czyli z tej agresji, w prawdę. To jest tak jakby słowa mogły zabić. To jest tak jakby macie prawdę na temat, czy posiądziecie prawdę na temat waszego cyklu karmicznego na tyle, że jest ona porównywana, ta prawda, z bronią. Jest tak ostra i tak niebezpieczna, w sensie może zgładzić kogoś, może... Do czego wy używacie tego miecza prawdy, to do odcięcia samych siebie. To jest tak, jakby wszyscy dookoła mówili, no teraz zabijesz kogoś, to jest twoja wina, bo zawsze to ty odchodziłaś, to ty odchodziłeś, więc to jest twoja wina, na pewno kogoś zabijesz, to ty jesteś winna. A ty to, co robisz, to odcinasz tym nożem tą przywiązaną swoją nogę, bo mówisz, dobra, zmieniłem perspektywę, ja już widzę, że niezależnie od tego, w jakiej sytuacji będę, dla danych osób zawsze będę tą złą osobą. Zawsze będę tym złym. Nieważne, co zrobię, te osoby nie pójdą dalej w swoim rozwoju mentalnym i te osoby zawsze będą cię uważały za kogoś, kto... Zawsze będą mnie uważały za kogoś, kto jest winny. Okej. Okay. Zrobię przedłużone czytanie, zrobimy kolejny rozkład, będzie trwał tyle, co to czytanie tutaj na YouTubie, więc, to znaczy przedłużone czytanie też jest na YouTubie, ale będzie trwało tyle samo, co główne czytanie i jeżeli jesteście zainteresowani, w opisie filmu jest mój adres mailowy, napisz do mnie i udostępnię Ci link do tego przedłużonego czytania. Przedłużone czytanie kosztuje 20 zł. A jeżeli to wszystko, to bardzo dziękuję i do następnego. Trzymajcie się, pa, pa.